Witam was wszystkich fanów LEGO, z tej strony Kamil, a przed wami... No dobra, po kolei. Jeśli chodzi o zestaw Ninjago, który będzie duży i o którym już mówiłem, sprawa jest taka, że niestety ciągle nie mogę tej minifigurki znaleźć, więc póki co sprawa właśnie z tym zestawem musi pozostać, no cóż, zawieszona. Dzisiaj wyszedł nowy magazyn LEGO Next Nights, który chciałem zarecenzować, jednak nie znalazłem go. Ale zadopływała się tutaj mała niespodzianka, czyli ostatnia gazetka właśnie za 15 zł, na które właśnie oczekiwałem. Jak widać, motywem przewodnim są przygody Freemakerów, czyli serial, który być może dobrze znacie, bo leci na Disney XD. Co ciekawe, mamy tutaj w samym serialu nawet pewnego rodzaju nawiązania do Kronik Jody, więc... To zobaczcie sami przez chwilę. Tak, on był z Kronik Jody. Oczywiście część osób, głównie starszych fanów LEGO, na przykład na takich na forum zbujmy.to, krytykuje te filmy LEGO, ale nie, co tam, oni należą do mniejszości, większość wie co jak co, jest fanami właśnie tego. A, no i LEGO przede wszystkim nie widzi tutaj zbyt dużej różnicy. Collins i Bomba, kto nie oglądał, ten trąba. Przejdźmy teraz do naszej minifigurki, którym jest taki oto imperialny pilot. Sama gazetka, no cóż, fajnie, że tylko trochę tematu filmmakerów, bo głównie o tym to jest. Jeżeli o gazetkę jakby o Star Wars, to na jakieś wyżyny specjalnie się nie wychodzi. Przecież na Ninjago, ponieważ jest o wiele więcej lepszych do znalezienia różnych rzeczy dotyczących Star Wars w kioskach, właśnie jak na przykład chociażby komiksy LEGO Star Wars, które wychodzą ciągle. Tutaj oczywiście mamy informacje o innych gazetkach, o wszystkie z nich zrecenzowałem, Wybrańcy Mocy oraz Kosmiczne Przygody, czyli Artu, jedna z moich pierwszych recenzji na moim kanale. Przejdźmy teraz też do naszej minifigurki. Imperialny żołnierz nasz prezentuje się dokładnie tak i widać tutaj dokładnie wysoki poziom figów licencjonowanych. Ma tutaj dwustronną główkę, jedna taka bardziej zadowolona, druga taka bardziej sroga, bojowa i poważna, z tym tutaj dość rzadki, mały pistolecik, blaster. No i fajnie, ponieważ takie wyrzutnie właśnie studów, no może i są bawialne, ale niestety o wiele mniej przypominają broń takich oto gości. Na przykład to. No i powiem tak, na mojej pierwszej recenzji dotyczącej Star Wars, w ogóle pierwszej recenzji na kanale, były podobne takie minifigi. No cóż, fajnie, żebym miał coś z tego dalej. Z Armii Imperium, chociaż wtedy to był najwyższy porządek, a to jest dosyć istotna różnica. Dodam także, że taki oto hełm, to jest chyba nowa wersja tego hełmu, wcześniej była inna i widać tutaj znaczne ulepszenie. Oczywiście torsik nadrukowany dwustronnie, co jest dużą zaletą. Co mówiąc, gazetka, no taka sobie, nie zła, nie dobra. A jeśli chodzi zaś o tego minifiga, to powiem wam tyle, że to jest mega okazja, bo naprawdę nie spodziewałem się, że licencjowane minifigurki będą wchodziły do takich oto gazetek. No i dla niektórych jest tak, że jeśli coś pojawi się wiele razy, to już staje się standardem i nie jest niezwykłe. Jednak będę się starał od tego myślenia odbiegać i zachwyca to tak samo, jak zachwycało na początku, a to jest kolejna okazja dla fana Star Wars. Ja mam mało tych zestawów, nie wiem, może przez licencję, dlatego że są droższe przez licencję, ale ja mimo wszystko teraz jestem bardzo zadowolony, że zdobyłem tą minifigurkę. Trzymajcie się, cześć!